Cześć, Jarek jestem. Tak, niektórzy widzowie mogą Cię już znać. Być może niektórzy mnie znają jako jarusnet.pl bardziej, czyli Jarusnet, tak, to jestem ja, Jarek. Co robisz u nas? Ostatnio to nie jest zbyt popularne imię w pewnych grupach. Powiedz, co robisz tutaj na torze Poznań dzisiaj? Na torze Poznań jestem na czwartej rundzie VTEC Cupa, jeżdżę w klasie Street Plus Toyotą z silnikiem Hondy z K24, no i staram się być jakoś konkurencyjny w swojej klasie. Jak Ci idzie? Na ten moment pierwsze miejsce w klasie z czasem 1.50 i tam chyba 0.4, czy nie, 0.3, czyli 2 sekundy lepiej niż rok temu, czyli mamy mały progres. Dopytam tylko, jaka waga tej MR2? W dowodzie jest tona 60, myślę, że jest to całkiem realne, bo coś z samochodu wyjechało, silnik jest cięższy, na pewno powyżej tony, ale typowo ważona nigdy nie była. Ale ty klatki nie masz tutaj chyba, nie? Nie. Środek jest praktycznie seryjny, są seryjne fotele, jest hardtop, seryjna deska, boczki. Także jeżeli mówimy o odelżeniu, to ostatnią modyfikacją był lekki akumulator. No dobra, powiedz, jak tam dzisiaj tor, jak ci się jeździ? Bardzo fajnie, jest sucho, jest przyczepnie, samochód ma dużo większe możliwości niż mój psychiczny limit, więc nadal się uczymy, nadal próbujemy jeszcze pourywać pewne rzeczy. Marzy mi się 1.49, czy dzisiaj się to osiągnie, nie wiem, ciężko to widzę, szczerze mówiąc. Cześć, jestem Michał, ścigam się w Depro, Hondą Civic 6 generacji, 1.6, 150 koni, 155. Jest to mój drugi sezon w VTEC Cupie. No i oprócz tego jeszcze jestem jednym ze sponsorów jako klinika lakieru dla zawodników. Mamy na koniec sezonu vouchery na nasze usługi, zabezpieczenie samochodu powłoką ceramiczną, polerowanie i wszystko dookoła, kosmetyka lakieru. Jak Ci się podoba dzisiaj? Powiedz coś o torze. Dzisiaj jest świetnie, jest ciepło, opony kleją, jest progres do zeszłego roku, także naprawdę bardzo fajnie się jeździ i nie ma jakoś tam strasznie dużo jakichś wypadków i tak dalej, więc naprawdę jest fajnie, nie? Jak tor? Szybszy? Podejrzewam, że szybki. No chyba tak. Chyba najfajniejszy, czy Poznań, czy Silesia, to tutaj można naprawdę szybko pojechać, więc trzeba pokazać, że nie ma się strachu i rzeczywiście deptać mocno. Michał Kolasiński z Poznania. Jestem tutaj z ekipą Tune for Race, która specjalizuje się w budowie samochodów na wyścigi i do różnych zabaw sportowych. No i jesteśmy drugi dzień z rzędu po wczorajszych zawodach Trackmasters. Dzisiaj dołączyliśmy do VTEC Cup. Bardzo fajna impreza, tylu Hond chyba nie widzieliśmy nigdzie od dawna w specyfikacji torowej, także bardzo fajna zabawa. No właśnie, wy chyba głównie Hondami się ścigacie i dla was takie zaskoczenie, to torowe Hondy? Zaskoczenie to nie jest, natomiast rzeczywiście miły widok. Oprócz Hond są też u nas w zespole Lotusy, ale większość również z K20, także w rodzinie. Thank you.
Cześć, Kuba z tej strony. Co ja tu robię? Tak, to przyjechałem ze swoją Hondą Civic, to jest 1.6 silnik B16, dosyć mocno podłubany. A przyjechałem tak naprawdę, no oczywiście w ramach VTEC Cupu, to jest oczywiste, a przyjechałem tak naprawdę chyba po rocznej przerwie, tak, spowodowanej głównie awariami silnika, więc tak naprawdę dzisiejszy i wczorajszy test, miał być tak testowy, a dzisiaj naprawdę już się udało dużo pojeździć i jestem bardzo zadowolony. Zaciekawiłeś mi tym mocno podłubany, co tam, tak możesz zdradzić coś więcej? Tak, oczywiście, to jest tak, czyli B16A2 to jest silnik, ale tłoki to są B16B, wałki skanka, sący skanka, jakiś tam customowy wydech, 210 koni. Do ilu się kręci? 9000. Coś czułem. To jest akurat dlaczego tak wysoko ustawiliśmy odcinkę, z powodu niestety bardzo krótkiej skrzyni biegów, bo ja mam tu GPS-owo 179, więc odcina mnie na całej głównej prostej. No właśnie, słychać, więc ze względu na to, żeby zyskać te dodatkowe kilometry, to tak ustawiliśmy tak hardkorowo wysoko odcinka. Ale wytrzymuje to chyba, czy to już tak jest? No wytrzymuje, 140 tam już kilometrów zrobione od właśnie złożenia, więc na razie jest ok, nic, tak, 140 kilometrów, więc nic nie stuka, nic nie puka, jestem bardzo zadowolony. Organizator VTEC Cupa, ale również i kierowca. Tak, zgadza się. Organizuję tę imprezę, już to jest nasz trzeci sezon i staram się też w miarę możliwości na tych własnych zawodach coś pojeździć, bo też już od wielu lat jestem kierowcą i lubię to robić po prostu. Powiedz, czym jeździsz po pierwsze? Hondą Civic, tym jajeczkiem tu matowym, niepomalowanym. To jest 92 rok. Silnik B18, czyli tak trochę niestandardowo, jak na to, że większość jeździ jednak kaseriami, to u mnie zostało B18, strasznie lubię ten silnik, dobrze mi się tym jeździ i udało mi się też tu konkretne dość moce zrobić. Czyli? Obecnie jest 250 koni z tego. A waga? 730 kilo. No to już grubo. No i doszły mi słuchy, że tutaj chyba coś wysokie, dobre czasy osiągnąłeś, mógłbyś się pochwalić? Tak, zrobiłem dzisiaj 1.42.500 tutaj na Poznaniu. Czyli to chyba rekord. I no się, nawet sam się nie spodziewałem, że się będzie dało tym autem tak pojechać. No myślę, że to jest chyba w ogóle najszybszy czas bez serii na Poznaniu. Tak zostało mi powiedziane, nie wiem czy tak faktycznie jest, ale prawdopodobnie tak by... Tak... O, na pewno top już, wysoka półka. Powiedz mi jeszcze coś o torze, jak porównaj to może do całej rundy VTEC Cupa, no i jak ci się jeździło? To jest mój ulubiony tor, to na pewno. I według mnie to jest najlepszy tor w Polsce pod względem tego układu, nitki, tego jakie są zakręty, jakie są prędkości w zakrętach też. Jest też, no można o nim powiedzieć, że jest też bardzo niebezpieczny. No bo właśnie ze względu na te prędkości, bandy też tutaj są dość blisko, można bardzo łatwo przegiąć i polecieć. Można się tu wyjeździć, można się tu wyszaleć, można dużo się dowiedzieć od konkurencji, ponieważ to jest jedna z niewielu imprez, gdzie konkurencja to tak naprawdę twoi koledzy i przyjaciele i razem nad tymi samochodami sobie siedzicie, myślicie, wprowadzacie jakieś rozwiązania. O, to było dobre, to było szybkie, spróbuj to u siebie, to na pewno zadziała. Więc tak wygląda ta impreza. Atmosfera super rodzinna. Powiedz coś o sobie, jak ci dzisiaj poszło, bo to chyba nie jest twój pierwszy raz na Poznaniu na VTEC Cupie. Na VTEC Cupie jest to trzeci sezon, jestem trzeci raz na Poznaniu, drugi raz tym samochodem. W zeszłym roku było wysokie 49, dzisiaj jest 46, około pół z groszem, coś takiego. I który w grupie jesteś? Po wszystkich sesjach jestem trzeci, udało się wyjeździć, utrzymać trzecie miejsce. Czyli pucharek do domu. Tak, do domu pucharek, ale większa radość jest z tego, że jest czas całkiem fajny, wyśrubowany. Nie ten, który założyłem, no ale tak jak mówiłem parę chwil temu, niestety było za gorąco, żeby osiągnąć to, co założyłem, ale czas jest naprawdę szybko już. Polecam wszystkim taką imprezę jak VTEC Cup.